Cześć, nazywam się Andrzej, witam na kanale Szpejtechu. Gratuluję Szpejtechowi 2000 subów, a ja chciałem zgłosić się do konkursu i zaprezentować Wam kawałek mojego szpeju. Długo nie mogłem się zdecydować, co Wam pokazać, dlatego pokażę Wam dzisiaj dwa elementy mojego szpeju. Chciałem Wam pokazać nóż, to jest nóż Cold Steela, True Flight Thrower, oraz śpiwór 729 Amon kontraktor. Zaczniemy od noża. Skoro mówimy o nożu, to wybrałem się do lasu. Tutaj jest nóż, który będę recenzował. Jest to Cold Steel True Flight Thrower. Nóż do rzucania. To na początek kilka parametrów. Jest to stal węglowa 1055 Carbon. Tak wygląda z bliska. Długość całkowita 300 cm, 300 mm, 30 cm. Długość głowni 155. Gdzieś tutaj wyświetlę wszystkie parametry. Owinięty parakord. Tak wygląda. Jeżeli chodzi o właściwości do rzucania, nóż sprawował się świetnie. Jest dobrze wyważony, jak widać. Idealnie można nim rzucać. Nóż również jest reklamowany jako nóż survivalowy. On ma nadal się do batonowania. Możemy, mamy taki patyk. Można go przebatonować, trochę mały, że nie będę miał ceny. Ale taki mały patyk nawet nie trzeba. Można go przebatonować jednym ruchem. Nadaje się do tego wyśmienicie. Chyba waga, z tego co pamiętam, 260 gram. Tak coś mi się wydaje. Ja się tak rozglądam, bo pies mi tu lata, żeby mi na kogoś nie zaszczekać. Co jeszcze mogę o nim powiedzieć? Ma z drugiej strony ścięte ostrze, po to, żeby łatwiej się wbija. To są jego dane parametry. Owinięty parakordem. A teraz moja opinia. Jest to mój już trzeci taki nóż. Dlaczego? Dlaczego trzeci? Powód jest taki. Tutaj mam nadzieję wyświetlę, co się stało z moim nożem pierwszym. Gdzieś tutaj wyświetlę, co się stało z moim nożem drugim. I dlatego mam już trzy sztuki. Chociaż reklamowany jest jako niezniszczalny, jest sprawia wrażenie naprawdę solidnie wykonanego noża, nie polecam. Pierwszy nóż złamał mi się przy zwykłym rzucie. Nóż uderzył bokiem. No i niestety pękł. Pękł dokładnie, nie wiem, czy to widać. Tutaj nóż jest przewiercony po to, żeby można było zaczepić parakord. I w tym miejscu stary pękł. No, używałem nóż półtora roku i pękł. Odesłałem do firmy. Początkowo nie chcieli uznać gwarancji, uznają, że jest to mechaniczne zniszczenie noża. Po odesłaniu do dystrybutora noża i opisaniu problemu została mi zwrócona kwota za ten nóż. Po czym pomyślałem, że jest to tylko wada tego modelu i kupiłem sobie drugą taką sztukę. Druga sztuka, którą pokazywałem gdzieś tutaj, wytrzymała miesiąc i pękła dokładnie w tym samym miejscu. Jest to wada nie tyle egzemplarza, co całej serii. Noże się, już się łamie. Chciałbym tutaj Wam pokazać i go złamać. Może niestety nie mam o co rzucać, nie chcę drzew niszczyć. Jak mi się uda złamać, to na pewno umieszczę gdzieś tam na szpejtę zdjęcie. Więc to byłaby moja recenzja tego noża. No niestety nie jest za dobra. Udało mi się jednak znaleźć
kawałek takiego drzewa, zaraz pokażę. O, tutaj przewrócone drzewo jest na takiej wysokości z dołku, że teoretycznie można próbować nie rzucić, więc będziemy próbować, spróbuję pokazać, jak ten nóż lata. No to próba. Ciężko się rzuca w ziemię. No i zobaczmy, co z tego wyszło. Zobaczmy telefon. Nóż się wbił. Zobaczcie, na jaką głębokość. To jest po prostu waga, tak można nawet wyjąć go ciężko. Zobaczymy. Ostry jest, więc nie chce się zaciąć. Jak to już dzisiaj nim zrobiłem, tyle się proszę wbił. O, ładna. A nóż jest naprawdę ostry i ten. Gdyby nie jego waga da konstrukcyjna, to byłby super. Ale tak jak już mówiłem, nie polecam. To mój lasko od domu. Tak mogę pokazać. I moja bestia. Ale że nie jest to recenzja psa, tylko noża i śpiwora, ja tylko pokazuję. Pies był bezpieczny cały czas przy rzucaniu. Zaczęło padać, więc wróciłem już do domu. Nie powiedziałem jeszcze, dlaczego mam trzeci egzemplarz, skoro dwa mi się złamały. Ostatnia firma, w której kupiłem, od razu wysłała mi nowy egzemplarz po złożeniu reklamacji. No, dzięki temu jestem szczęśliwy posiadaczem trzeciego egzemplarza. No, przynajmniej nie robili problemów, tak jak pierwsza firma, nie próbowali mi wmówić, że to mechaniczne uszkodzenie. Tylko prawdopodobnie już z doświadczenia wysłali na nóż. Chciałem jeszcze pokazać, bo nie pokazałem w lesie, jaki nóż jest ostry. Kartka papieru, jak zwykle. Nóż jest ostry, naprawdę mocnie. Przynajmniej póki nie jest może stępiony rzuceniem. Można się nim ładnie zaciąć. A zdarza się to, bo czasami jak nóż wpadnie w liście, w glebę miękką, jest całkowicie niewidoczny. Ostatnio leżał mi w tą stronę, próbowałem, szukałem noża, wyciągnąłem i malucha zaciąłem. No. Nóż do rzucania nie musi być wcale taki ostry, ale rozumiem, że on jest też do wykorzystywania w terenie. Więc okej. No dobra, jeszcze nie mówiłem o pochwie. Pochwa zwykła, nylonowa, tutaj nie ma co się rozwodzić z pętelką na końcu. Akurat ta pętelka, czy jest potrzebna? To nie jest nóż, który się nosi przy pasku. Przynajmniej ja go nie noszę, nie traktuję go jako noża do lasu. Traktuję go bardziej jako nóż tylko do rzucania, więc jest na ogół cały czas w plecaku, w torbie, gdzieś schowany. Wyjmuję, idę na przykład do tarczy i chciałbym mieć go przy sobie, tak? Ale nie, no zakładanie tego cały czas, rozpinanie, wkładanie do paska, no słabe. Powinien być jakiś system, że można go zamocować. No bez jednak przekładania paska, no. Nie wiem, mi jest niepotrzebne to było, wiem, że tylko pochwa lata, cały czas gdzieś trzeba na ziemię rzucać, no słabe. A już jak ktoś sobie kupi więcej niż jeden nóż do rzucania, bo czasami przecież nie rzucamy tylko jednym, ma trzy, no to co, trzy przez pasek przekładać, no. No nie, no, no okej, okay, no jak ktoś chce do lasu z takim nożem chodzić, chociaż nie wiem, czy to jest taki nóż właśnie do lasu potrzebny, to może tak, ale no, okej. Wiem jedno, że udało mi się rzucać nim z pochwy, to znaczy, że pochwą wyleci nóż, nie chcę w domu tego robić, tak to się trzyma przy małym ruchu. Pochwa wydaje się solidna, to
jest utwardzona, więc nic mu się, raczej to nie jest pogłębiona na końcu, żeby się nóż przypadkiem nie przebił. Ok, no to tyle, jeżeli chodzi o nóż. Może traficie, jeżeli go kupicie, na jakiś lepszy egzemplarz. Może ja w końcu trafiłem na lepszy egzemplarz. Na pewno będę go mocno używał. Miejmy nadzieję, że ten wytrzyma dłużej. No dobra, a teraz przejdźmy do śpiwora. Zanim zacznę o nim opowiadać, a jak trochę do opowiedzenia, to od razu zacznę od krytyki. Nie ma. Jak widać, śpiwór jest w worku kompresyjnym. I ten oto worek, nie wiem, czy dobrze widać, jest słaby. A mianowicie, ja chciałbym, żeby to było widoczne. Tutaj przy kompresji worek kompresyjny pęka. Chyba nie do końca tak powinno być. A zaczynam od tego, bo jak już rozpakuję, to już ciężko będzie to pokazać. Pierwsza wada. Ok. No dobrze. Ale co to w ogóle jest za śpiwór? To jest śpiwór wykonany na kontrakt MON dla Wojska Polskiego. Model 729A. Jest to podobno jego nowsza wersja. Z pierwszą nie miałem kontaktu, więc nie będę porównywał ich ze sobą. I tak. To jest śpiwór letni, jesienny oraz zimowy. Tak, to nie jest worek, to jest. A mianowicie jest to śpiwór modularny. I tak. Żeby pokazać, zdejmujemy worek kompresyjny. Może się nie pożre. Tutaj to ciągnięcie sznureczka. Bardzo fajnie zabezpieczony sznureczek. Taka mała rzecz, a cieszy. Już to nie pląta wszędzie. Jak już otworzymy worek, to pojawia nam się drugi śpiwór. Jest to śpiwór letni. Ten mały. Też w swoim worku kompresyjnym. Tutaj tej wady, co była przy dużym worku, nie zauważyłem. Na razie się trzyma. Jest całkowicie ściągnięty pasek. Więc chyba ten jest lepiej po prostu wykonany. I tak. I jeden i drugi worek mają takie dwa zaczepy. Dzięki temu można go przyczepić do plecaka, od spodu. Do czegoś chce tak naprawdę. Można teoretycznie jakiś pasek przyczepić, jakby ktoś chciał na ramieniu nosić piwo. No, okej, okay, no można. Możliwości jest dużo, chyba tylko nas wyobraźnia ogranicza. Mają na u góry, no to tak wygląda worek. Drugi jest dokładnie taki sam, tylko większy. I tu mamy śpiwór letni, a tu mamy śpiwór jesienny. Można go przynosić samemu. Oczywiście ten worek można założyć i przynosić sam śpiwór jesienny. Będę zakładał teraz. Albo tak jak później pokażę, w połączeniu może to być piwo zimowe. No to teraz trochę parametrów. Śpiwór wykonany jest w kamuflażu WZ93 Pantera. Jest to tkanina poliamid, a wypełnienie jest z włókien poliestrowych.
Dodatkowo został zaimpregnowany hydrofobowo DWL, co ma spowodować, że woda będzie po nim swobodnie spływać. Takie przynajmniej są założenia. Nie testowałem tego, nie wiem. Ale załóżmy, że tak jest. Jeżeli chodzi o zakres temperatury, to całość prezentuje się od minus 31 stopni Celsjusza do plus 16. Jak to się ma na poszczególne śpiwory, to pokażę. Tutaj jest taki fajny rysunek w środku. Jak rozpakuję śpiwór, to zaprezentuję i omówię dokładnie, jak to wygląda. To zacznijmy od śpiwora letniego. Jesienny postawiłem na bok. Zdejmujemy worek. To taka uwaga. Nie warto rozpinać wszystkich tych pasków, bo wystarczy wziąć dwa i już schodzi, a później tak. Trzeba dopasować, żeby te zaczepy były obok siebie. Schodzą wszystkie oczywiście paski. No i można zgubić tą końcówkę, więc nie ma sensu. Wystarczy dwa, ładnie się zsuwa. Taka uwaga. Tak samo sznurek jak w tamtym worku. Fajnie tutaj zabezpieczone. I wyjmiemy śpiwór. Od razu, zanim zacznę do śpiwora, pierwsza rzecz. Worek ze śpiwołem połączony jest taką taszynką. Taszynka jest w środku worka, żeby nie było. A tutaj na końcu śpiwora mamy taką kieszonkę. Założenie jest takie, żeby wziąć worek i włożyć do tej kieszonki. Dzięki temu bo tam się nie zgubi. No mi to przeszkadza i prawdopodobnie odetnę ten worek, bo na ogół jak chodzę do lasu, to obok śpiwora mam gdzieś plecak, w którym mam worek od samopompy, worek od tarpa, worek od hamaka. Nie muszę mieć oddzielnie worka od śpiwora zapakowanego w śpiwór. Tak naprawdę jak się próbujesz ułożyć w nocy, to czujesz, że tutaj coś jest nie halo, że coś tu lata. Nie jest to przyjemne, szczególnie, że na stopach leży. Ja prawdopodobnie to odetnę, ale to już każdy według uznania. Jest to kieszonka, jest na rzep. No jest całkiem chyba porządny, musi być większy, nie otwierało się do tej pory. No to teraz sam śpiwór. Jest to śpiwór typu mumia. Z możliwością rozpięcia całkowitą. Mogę rozpiąć na raz, żeby pokazać. Nie tą stronę suwak już mam, żeby było fajnie. Ale właśnie, suwak jest dwustronny, co trochę daje, jak jest za gorąco w śpiworze, można otworzyć sobie, jest przewiew. Można otworzyć całkowicie, bo jak jest naprawdę ciepła noc, a chcemy się czymś przykryć, to można, nie trzeba włazić do środka. Oczywiście to mimo kaptur tutaj jakoś przeszkadza, ale naprawdę daje radę, tutaj nie będę się przyszedł. Tak jak mówiłem, jest to taka fajna ulotka, znaczy ulotka, metka, naszywka. To jest zarazem kieszonka. Można sobie tutaj schować telefon, portfel głęboko w śpiworze, chyba nawet bezpieczniej niż w samym hamaku czy w tym. Bezpiecznie na najcenniejsze rzeczy. No i teraz tutaj mamy będę
taką informację o zakresie temperatury. Mamy śpiwór letni, który jest komfort od 16 stopni do 6, nie, przepraszam, do 8, przejściowy między 8 a 3, no i ryzyka, to jest klasa ryzyka pewnie, jest od 3 do minus 11. Jeżeli chodzi o jesienne, to od razu pokażę, żeby dwa razy nie robić. Jest od komfort od 9,5, tak jak to wygląda, do 0. Przejściowy jest od 0 do minus 6. No i ryzyka jest od minus 6 do minus 24. Jeżeli chodzi o zimowy, jest od 4 stopni komfort do minus 7. Przejściowy jest minus 8. Przejściowy jest od minus 8 do minus 15 i ryzyka jest od minus 15 do minus 31. Teraz przedstawiam tutaj, o co chodzi. Zakres komfortowy, kolor czerwony. Temperatura, przy której częściowo odkryty użytkownik śpiwora nie poci się. Żółty. Tak napisali, że nie można przeczytać. Zakres przejściowy, kolor żółty. Temperatura, przy której użytkownik śpiwora leży na plecach lub znajduje się w pozycji skulonej i występuje równowaga cieplna, a zimno nie jest odczuwalne. Zakres ryzyka, kolor niebieski. Temperatura ta jest teoretyczną granicą, gdzie występuje ryzyko wystąpienia hipotermii i należy ją uważać za punkt niebezpieczny, do którego nie należy się zbliżać. Chyba że użytkownik śpiwora posiada duże doświadczenie w tym zakresie. W zakresie ryzyka należy spodziewać się silnego odczucia zimna. Zagrożenie zdrowia hipotermią. Tak by wyglądał zakres temperatury, przynajmniej tak informuje producent. Ja spałem w tym śpiworze przy 10, 9, może 8 stopniach na hamaku i było mi naprawdę ciepło w nim, więc nie mam co narzekać. Jeżeli chodzi o jego wymiary zewnętrzne, to ma tak. Długość 240 cm, a szerokość w najszerszym miejscu 70 cm. To podobno jest jego największa wada w porównaniu z poprzednikiem. Ponieważ poprzednik był szerszy. Tu na końcu mamy jeszcze rzep, który też jest fajne rozwiązanie, to warto pokazać. Rzep się zapina tak, ale jak nie chcemy z niego korzystać, to wpadli na pomysł taki, że można rzep zapiąć tak i dzięki temu nie lata na ścianie, nie przyczepia nam się do żadnego ubrania, do czegoś. Fajny pomysł, więc tutaj plus. W kapturze mamy taką kieszonkę na suwaczek. Wszystkie inne kieszonki są na rzepy. Ta jedna jest na suwaczek. Dopóki suwaczek działa, wszystko fajnie. Ale później może być słabo, więc to mamy na suwaczek. A tu mamy też nasz sznureczek, tak samo jak worek. Na stałe jest przymocowany. Taki oto worek. Jest to moskitiera. I teraz tak. Zgodnie z założeniem producenta, tę moskitierę należy założyć tak. Gdyż tu pokażę zdjęcie, jak to wygląda na scenie reklamowej. Moskitiera jest ok. No, nie, jeżeli chodzi o wykonanie, jest dość małe, ma oczka, raczej tutaj nic nie przejdzie. Co tutaj warto zauważyć? Jest taka taśma. Guma, ściągacz.
i tutaj jest antypoślizgowy, ponieważ zgodnie, tak jak widzieliście na załączonym zdjęciu, trzeba naciągnąć moskitierę na śpiwu, no i dzięki tej gumie ona się nie ściągnie. Teoria. Też przyczepiono na stałe, co w przypadku, jak jej nie korzystamy, to trochę przeszkadza, bo jednak taki guz tutaj w głowie nie jest zbyt przyjemny. No, tutaj się cały czas czuję, że coś jest, więc też będę się zastanawiał nad tym, żeby ją odciąć. I jej tutaj nie przechowywać, przechowywać ją osobno w worku. Przeszkadza. Szpigło jest przygotowane, żebym się do niego załadował. Ja mam 1,88 m wzrostu, więc będziecie mieli jako tako pogląd, jak to wygląda przy takiej osobie jak ja. Okej, no to co? Ładujesz. Dobra. Już mi przeszkadza to, ciąży mi tutaj przy układaniu. Tak jak mówiłem, worek tutaj, tutaj. Zapinamy. Suwak chodzi dobrze. No i jest. No, spokojnie to. Tylko po środku mi ten worek ciąży. No. Ściągnąłem sobie kaptur, więc muszę teraz odciągnąć. Włożymy, może inaczej. Włożę głowę, okay. Moskitiera ciąży. Rękę wkładam, drugą wkładam. Można spać. Czy jest ciasno po bokach? No, trochę ciasno. Muszę przyznać, że jeszcze 5 cm, jakby był szerszy, to byłoby super. Faktycznie on jest trochę za wąski. Bo czuję, że jak ręce mam na bok, to go napinam. Na ogół latem, jak spałem, to spałem z rękami tak. Faktycznie, jak zimna noc była, to można się położyć na boku. Tutaj przykryć głowę, schować. I tyle. Więc widzicie, jak wygląda człowiek mojego wzrostu w tym śpiworze. No a teraz to, co chciałem wam pokazać najbardziej, czyli latają komary. No to co? Chowam się do moskitiera. Moskitiera wyjęta. Ok. Teraz tak, ten sznureczek to musi iść do środka. Dlatego, bo taśma antypoślizgiem musi na nas wejść. Założenie jest proste. Wchodzę do śpiwora. Wkładam głowę do kaptura i szaleję. Spróbujmy. A komary mnie gryzą. No. Dobra, odplączemy to. Dobra. To spróbujmy to nasunąć. Usiądę. Teraz. No. Coś nie działa. Duszę się strasznie. Okej. Może dalej, głębiej wejdę. Powiem tak. Próba pierwsza nie wyszła.
Okulary mi spadły. Chyba spróbuję znowu. Kładziemy. Teraz może spróbujmy inaczej. Spróbujmy zapiąć suwak. I zaczepię rzepem, żeby może mi się nie rozczepił. Ok. Mam kartę. No i próbujemy znowu. Powiem wam tak, że naprawdę gorąco w tym, więc śpiwo jest ciepły. No, znowu poplątało mi się wszystko. No, dobra. No, tak. Ok. Załóżmy, że z przodu coś już jest. Nie wiem, czy mnie słychać. No, tak to wygląda, że ręce mam tutaj, które mi trzymają moskitierę. Prawdopodobnie jest tu duża cała masa otworów, między którymi może coś się dostać, czego bym nie chciał. No ale z rękami tak spać nie będę. No to co, ładujemy ręce do tego i zobaczymy, czy chociaż... Kawałek jeszcze, spróbuję naciągnąć może na plecy. O! O, dobra, coś się naciągnęło. A my ładujemy ręce do środka. No. No, jestem załadowany. Moskitiera naciągnięta, powiem tak. Leży mi na twarzy cała moskitiera. I jest to moja pierwsza próba, kiedy udało mi się ją założyć, więc się nią po chwilę podelektuję. Tak, leży mi na twarzy całkowicie, jest to nieprzyjemne bardzo. To raz, dwa. Ta guma, która tu jest, ściągnęła mnie tak, że rękami już w ogóle nie mogę ruszać. Dwa. Kaptur mam naciągnięty tak mocno na głowę, że o komforcie w ogóle nie mogę marzyć. Ok, no to chyba to, co chciałem powiedzieć, to. No, widać, jak wyglądam, tak? No, więc tak to wygląda. Ocencie sam. A teraz spróbuję się z tego wydostać. To też nie jest łatwe. Dobra, wyjmuję rękę. Dobra. Cały jestem spocony, bo faktycznie dałem bardzo spokojnie, jeżeli chodzi o temperaturę. O jest. Tak wygląda moskitierę. Pomijając moskitierę, śpiwór jest naprawdę fajny, ciepły. No i taka ocena. No 4 plus. Dałbym piątkę, gdyby nie ta moskitiera. No to przechodzę do śpiwora jesiennego. Tutaj taka uwaga, z niego jeszcze nie korzystałem. Dopiero zaczyna mi się jesień. Ale już trochę go oglądałem, zaprezentuję. Zobaczycie. Śpiwór jest na pewno od razu widać grubszy. Worek tak samo na tasiemkę, który tutaj chowamy, jak zwykle. Taka sama konstrukcja kieszonki. No, kieszonka chyba jest troszeczkę większa, no bo worek też jest troszeczkę większy. Co za tym idzie, jest cięższy i bardziej przeszkadza. W wersji modułowej, jak mamy dwa śpiwory włożone i każdy ma worek, to już robi się naprawdę nieprzyjemne.
tego, tak jak mówię, lepiej to odciąć i trzymać w plecaku. Ok. Jest to śpiwór typu mumia. Tak samo jak letni. Różnica jest taka, że ten ma suwak po środku. Letni śpiwór miał suwak z lewej strony. Natomiast suwak po środku, również otwierany dwustronnie. Widać taki sam fajny patent na rzep. Otwierany dwustronnie. Tutaj dodatkowo suwak zabezpieczony jest taką, no ile to 4 cm dodatkowego materiału, który chroni, żeby przez suwak nie dostawało się zimne powietrze. To jest zrozumiałe, bo śpiwór przecież ma do bardzo niskich temperatur służyć. Też pętelka. Nie wiem po co, ale jest. Rzutę jesienny to nie potrzeba w kapturze żadnej moskitiery. Dużo tutaj. Teraz tak, wymiary. Śpiwór jest. Śpiwór jest mniejszy od śpiwora letniego. Śpiwór ten ma, żebym dobrze pamiętał. 225 cm długości i również 70 szerokości. Też jest wąski, też trzeba się do niego ładować. No. Okej, okay, no ma ściągacz, śpiwór jak śpiwór tutaj. Ma ściągacz na kaptur. Tak samo jak letni, ma tutaj informacje o komforcie. Też jest to kieszonka. Można coś schować. Więc, ma dodatkowo, tego letni śpiwór nie ma. Oprócz ściągacza w kapturze, ma też ściągacz. Całość jest, zapnę śpiwór, będzie widoczny. Zapięte. I teraz jest ściągacz kaptura, to jest jedna rzecz, ale jest też ściągacz tutaj, głęboko, to szymka. O, można ściągnąć sobie całkowicie, że wystaje tak naprawdę już tylko głowa, a głowę ściągnąć w kapturze. Więc jeżeli chodzi, też fajnie pomyślane. No śpiwór jest o wiele grubszy od letniego, co na pewno, bo to przecież inny zakres temperatury. I chyba pozostaje mi już tylko władować się do niego i pokazać wam, jak wygląda człowiek mojej postury w tym śpiworze. No dobra, to będę wchodził. Warto przed wejściem wyregulować sobie ten ściągacz, jeżeli jest nam potrzebny, bo możemy go całkowicie poluzować, jeżeli nie jest aż tak zimna noc, nie chcemy się tutaj zaciągać na szyi, to wtedy ładnie gładko leży, nie przeszkadza nam. Ale jak mamy zimniejszą noc, to możemy wyregulować sobie przed wejściem. Polecam przed, dlatego, bo jak już jesteśmy zapięci, mamy ręce blisko ciała, to ciężko nam manewrować przy tych sznurkach. Dlatego lepiej już tutaj sobie na przykład większość tego sznurka wybrać. A. I później już tylko wyregulować, będąc w śpiworze. Ja już sobie jakoś wyregulowałem. Kaptur łatwiej się reguluje, bo ten sznurek można ściągnąć do śpiwora na samym końcu, więc nie jest aż tak źle. Ok, to powiem. Suwak tutaj jest, tak jak mówiłem, po środku, nie na całej długości, a to oczywiste, dlatego, bo ma wytrzymywać do niższych temperatur, więc im mniejszy suwak, tym cieplej, tak naprawdę. Okay.
nogi do końca, bo ja jestem dość duży. Do połowy sobie suwak. Tak, ok. Teraz włożę najpierw głowę. Trochę miejsca jeszcze mam, nie wypycham do końca. Teraz już ten ściąga, żeby mi tu wychodził nad bajkiem. Tak samo z drugiej strony. I jak mówiłem, już suwakiem dociągnę. Najpierw mogę sprawdzić od góry. Dociągnę tak, żeby... O! Napięty na szyi. Jeszcze zanim dopnę do końca, złapię sobie ściągacz kapturę. Dociągnę też. I ściągam kaptur do środka śpiwora. Kaptur, jak widać, się zaczął ściągać. Nie będę ściągał go do końca teraz. A, suwak. Zapięty. Można przejść do końca. Prawie. O! Dzień był do końca. Mam zapięty tutaj bardzo pod szyję. Nie zapięte, tylko ściągnięte. Dlatego żadne zimne powietrze nie powinno dostawać się do śpiwora od góry. Mogę się trochę jeszcze do góry wyładać, że tu za bardzo mi na szyi nie leżą. Albo mogę nawet usta włożyć, tylko nie powinno się oddychać do śpiwora, bo para wodna się skrapla, więc oddychamy zawsze poza śpiwór. I mogę spać. Mogę sobie trochę poluzować. No i śpię. Jeżeli chodzi o komfort, wydaje mi się, że mam tutaj więcej miejsca na ręce. Co jest o tyle dziwne, że mają też po 70 cm zgodnie z danymi szerokości. No i tak wygląda. Teraz spróbuję wyjść z niego. Na miarę szybko. O, tutaj. Suwak złapany. Rozsuwamy. Końca. Głowy zdjęte i wychodzę. Uważać, żeby wyciąć. Okay. I tak by to wyglądało. Trochę za mocno sobie ten ściągacz ściągnąłem, przez co na szyi mocno mi uwierają. Mógłbym trochę mniej, ale to do wyregulowania oczywiście w zależności od temperatury. Ja oceniam ten śpiwór na za samo wykonanie, za to jak w nim leżę, na takie... no, tamten był na 4+, to ten musi być na 5, ponieważ nie ma moskitiery. A jak się sprawuję, to mam nadzieję opiszę po pierwszej nocce jakiejś zimowej w nim. Wtedy będę mógł więcej powiedzieć. No a teraz spróbuję połączyć oba śpiwory w wersję zimową. To tak jak mówiłem, będę teraz próbował połączyć te dwa śpiwory w śpiwór zimowy. I teraz tak. Zgodnie ze zdjęciami z jednej ze stron, gdzie ten śpiwór jest reklamowany, powinno się je łączyć w sposób taki, że mamy letni na wierzchu i do środka wpychamy jesienny. Natomiast na stronie znanego sklepu z demobilem mamy napisane, że zimowy śpiwór osiągamy przez włożenie letniego śpiwora do jesiennego. Wydaje mi się, że ta pierwsza opcja jest słuszna, ponieważ trzeba zobaczyć, jak idzie suwak. Po pierwsze, śpiwór letni, bezletni, jest dłuższy. No co za tym idzie, łatwiej będzie go nałożyć na górę. Druga rzecz, suwak idzie po całości, więc łatwo nam tutaj włożyć
drugi śpiwór, niż pakować ten śpiwór, ten mały suwak, ten drugi śpiwór. No i wejście do tego śpiwora połączonego byłoby o wiele cięższe. Ok, no to spróbujmy połączyć te dwa śpiwory. Tu mamy jesienny suwak u góry. Ładnie do środka. Zapinamy już tutaj suwak, żeby ładnie się układało. No i ważne jest, żeby aktory dobrze ułożyć. Później jak będziemy w przyborze, będziemy mieli ograniczone pole manewru. To już jest taka forma, do której mogę spróbować wchodzić. No to wchodzę. Wydaje mi się, że ten suwak trochę podciągnę jeszcze, żeby na tej samej wysokości były podobne. Wchodzę. No. I teraz od razu pierwsze spostrzeżenie. Teraz mam tu już nie jeden worek, tylko dwa. Już jest ciężko. Wiemy, że na przykład zimą warto byłoby przy minusowych temperaturach do śpiwora nawet, albo do śpiwora schować buty. Mało miejsca tutaj jest. Przy moim wzroście, kiedy ja wykorzystuję cały śpiwór, mało miejsca. Może wystarczy, jak się śpi w norce, to można do samej norki wrzucić buty, ale bo tutaj miejsca na buty raczej już nie ma. Dobra. Zamykam jeden suwaczek. Zamykam drugi, też do połowy. Wchodzę jak najgłębiej. Wyciągam dalej. Tak samo kolejna uwaga. W śpiworze letnim, ponieważ jest na stałe przyczepione, mam moskitierę. Będzie mi teraz przeszkadzała na głowie, ponieważ jest na stałe. Ale nie poluzowałem sobie troszkę. Tutaj się miałem ostatnio ją za mocno ten ściągacz. Tak. Pytanie, czy jestem w stanie zapiąć wszystkie suwaki. Zakładam, że letni mogę już dopiąć do końca i będę dalej działał pod śpiworem. Letni ma, no, może trochę luzu jeszcze zostawię. Ale jedną rękę już złożę. Ściągacz naciąg na ramię. Kaptur do góry. I zakładam już na głowę, żeby mi się nie podwinął. Ten suwak dociągam jak najbardziej. I pod spodem mam już suwak. O, ciepło jest, naprawdę w nim jest ciepło. O. Dobra. No i zaciągam. Może będzie jedynie słychać. Ale nie słychać by się. O, idzie. No ciężko się manewruje. Trzymaj zreszcie. Nie mogę zapiąć tego szczotkowego. Zrobimy tak. Przez ten ściągacz. Trzeba poprawić. Wezmę ten ściągacz, trochę poluzuję od kaptura, bo od kaptura jest ok. Ale ten, o. Trochę zluzuję, spróbuję go ściągnąć, jak już będę miał zapięty śpiwór. Bo ewidentnie nie mogę go zapiąć. Jeszcze raz. Dobra, teraz już tam mam zapięte. Mam luz na tyle, żeby włożyć ręce. Do końca. Bo... O, teraz jest do końca. Dobra. Teraz zapinamy letni.
Zobaczymy, czy damy ręce. Fajną opcję w tej sporze, jak mogę na przykład ręce mieć tylko pod letni. Przy dużych temperaturach raczej to nie da za dużo, ale można. No i spróbuję włożyć teraz ręce do środka. Ciasno jest, nie powiem. Jedna jest, druga jest. Oba suwaki po szyję. Ten mam po szyję. Ten też. Baka, które na głowie. Okulary dodają. Raz. Dwa kaptury są. Powiem tak, jest bardzo ciepło. Jestem już cały spocony. Czy zimą bym wytrzymał? Nie wiem. To się okaże. Miejsca mam tyle samo, co w jesiennym miałem. Tak naprawdę na komfort nie wpływa to, że ma się dwa śpiwole na sobie. Co tu dużo mówić? Ciepło jest, bardzo ciepło. Grzeje się strasznie. Ściągacze mam dostępne, już nie będę ściągał teraz. Mogę oba kaptury ściągnąć na głowę. Czuję na pewno moskitiery na głowie. Zajmuje niepotrzebne miejsce w śpiworze. Jak jeszcze dojdzie czapka, to faktycznie. I tak, jak ruszam nogami, miejsca na buty na pewno nie ma, żeby schować. Więc na buty trzeba coś wykombinować. Warto o tym pomyśleć, zanim się wybierze do lasu. Ok, próbuję wyjść. Najpierw rozetnę ten suwak w środku, żeby mógł bardziej manewrować rękama. Teraz o, ręka mi wyszła. Dobra. Odpięte. Odpinam. Dobra. Kartę zdjąłem. Zdjąłem suwak do końca. Naprawdę się spociłem. No więc działa. Jak teraz wszedłem pierwszy raz w niego, tak, to na pewno jestem pewien, że tylko ta opcja wchodzi w grę. Nie ma możliwości, żeby włożyć ten na odwrót. Żeby letni wszedł jesienny, nie dalibyśmy rady się zapiąć. Naprawdę byłoby ciężko ten suwak o ten. Można zapiąć. Tak. Tego bocznego byśmy nie zapięli, będąc w tym śpiworze. Śpiwór bardzo ciepły, jak się będzie spało przy minus 20 stopniach, nie wiem. Nie wiem, czy się odważę spać przy takich niskich temperaturach. Ale przy naszych zimach, jakie my mamy, przy minus 8 stopniach, przy minus 5, sądzę, że bez kłopotu zda egzamin. No, tylko będę musiał wymyślić, co z tymi butami zrobić. Może jak te dwa wojki, bo zobaczcie, te dwa wojki to zajmują tyle miejsca. To jest naprawdę dużo. Może coś się da z... Nie, buty się nie zmieszczą. Jak mówiłem, składam teraz śpiwory. Zacznę od jesiennego. Worek mam dostępny. Śpiwór nie wymaga żadnego zwijania. Nie powinno się zwijać. Tylko czekamy. Ważna rzecz, nie powiedziałem jeszcze tego. Nie powiedziałem, ile te śpiwory ważą. Zostawię na koniec, załaduję do worka. No trochę ten wchodzi łatwo, dlatego ma większy worek, bo w ten worek ma jeszcze wejść śpiwór letni. Ale tak, śpiwór jesienny, zgodnie z założeniami, z danymi od producenta, waży 1780 gramów. No może tak jest. Ubity trochę jest, to musi być miejsce na ten drugi worek. I to sprawdzimy, czy on tyle waży. Musimy sobie zaczepmy, tak. Okej, można podnieść. Mam taką wagę. No i sprawdzimy, czy to prawda. Podnosimy. Zgodnie z wagą
waży 1795. 15 gram więcej. Wydaje mi się, że nie jest to różnica na jakaś znacząca. Piwo lekki nie jest, ale ciepły jest. Dobra. I się mamy ubity. No to składam letni. Worek mam pod ręką. No i worek, śpiwór wszedł w worek. Tutaj już od razu możemy założyć worek kompresyjny. Warto tą końcóweczkę tego sznurka tu gdzieś wepchnąć sobie do śpiwora, żeby nie wychodziła bokiem. Przeszkadza. Teraz nie muszę się zastanawiać, jak dopasować górę, bo mam tasiemki, tak jak mówiłem już. Tylko naciągam. I teraz, jeżeli chodzi o śpiwór letni, to zgodnie z informacją od producenta powinien ważyć 1340 gram. O, jeszcze tutaj. No i zaraz zobaczę, czy to jest prawda, czy jednak jakiegoś przekłamania nie ma. Zobacz, o tu było podczepię wagę. Zero, zero, na start. Zero, zero. Wiemy. 1175. Czyli tutaj mamy... A już dużo różnicy, bo to jest prawie 200 gram różnicy i to na plus. Więc tutaj pozytywne zaskoczenie. Jest lżejszy niż na stronie sklepu producenta. 1175. No dobra. A ile ważył razem? Sądzę, że można byłoby dodać, ale że i tak muszę złożyć. Tutaj warto ten sznureczek poluzować najmocniej, żeby ten wszedł. Nie ładujemy tak, wkładamy go bokiem. Ściągamy. I sznureczek do środka. Worek kompresyjny. Też jest już przyczepiony, więc nie mam problemu z dopasowaniem. Ściągamy. Przy tym worku warto uważać, tak jak zacząłem, worek nie wytrzymał pierwszej kompresji. Na szczęście to tak by można powiedzieć, to jest podwójny materiał, więc
więc to trzyma mocno. Tutaj na górze pęknie. No, ale tak czy siak słabo to wygląda. Chyba to poprawić, bo żebym na pewno dobrze wszedł. Lepiej docisnąć i ściągnąć, niż ściągać za sam szurek, bo właśnie nie zniszczy się worka. No i tej wielkości mamy paczkę. Ile waży? No, raczej można się domyśleć. Wystarczy dodać dwie liczby, ale zgodnie z danymi od producenta powinien ważyć 3120 gram. A waży, jak się zablokuje, 3065 gram, czyli jest lepiej niż podaje producent, o około 60 gram. I to jest mój śpiwór. Jak będę miał okazję spać w niższych temperaturach, na pewno podzielę się z Wami opinią. No i to by było na tyle. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. Przepraszam, jeżeli gdzieś się pomyliłem albo niewyraźnie mówiłem za dźwięk. Przepraszam, bo nie nagrywam profesjonalnym sprzętem. Mam nadzieję, że no komuś się przyda ta recenzja. Ktoś przed zakupem noża może się zastanowić, czy to jest ten model, który chce. A i tak samo w przypadku śpiwora. Tak jak śpiwór mogę polecić poza moskitierą, to noża jednak nie polecę. Bardzo bym chciał, bo lubię ten nóż. No ale łamie się. No niestety. No dobra. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam cały Szpejtech, wszystkich na grupie. Może zobaczymy się w innych filmach.